Gradienty w Inkscape. Na początek znowu weźmiemy jakiś plik do pracy, tutaj Inkscape, Inkscape gradienty i prawdopodobnie w tym samym filmiku uda się zrobić Inkscape bezier. Te dwa pliki należy ściągnąć. Ja już ściągnąłem je na dysk i teraz zaimportuję. Ctrl I to jest importuj na początek gradienty. No i spróbuję utworzyć takie obiekty. Najpierw ten zielony należy narysować koło. Dobierzemy kolory tak jak tam. I tutaj w środku narysujemy elipsę. Tutaj widzimy jest taki obiekt, który symuluje padające światło. Damy środek biały, w środkowym wyłączam kontur. Tutaj sobie można to dopasować, krzywiznę. Dobrze, i teraz ten obiekt, tutaj wchodzimy Ctrl-Shift-F. Tak, wypełnienie, to samo można robić będzie później dla konturu. Albo nie ma wypełnienia, albo jest wypełnienie, tam było białym kolorem. Albo wypełnieniem może być gradient. Gradient, czyli takie płynne przejście między kolorami. I standardowo gradient, gdyby miał kolor powiedzmy jakiś inny, to gradient utworzy się między tym kolorem, który miałem ustawiony, do przezroczystości. Tutaj można sobie gradient obejrzeć. To jest przejście między kolorem pomarańczowym w tym moim przypadku do koloru pomarańczowego, który jest całkowicie przezroczysty. Tutaj to są takie dwa kwadraciki, to nie jest ostrogon, to są dwa kwadraciki. Tu jest stopień przezroczystości, tu jest kolor. No więc jeszcze raz, tutaj miał być biały kolor. Ctrl-Shift-F włącza ten dialog. Przejście od białego do białego przezroczystego. Tutaj jest narzędzie do gradientów i niech to światło pada z góry. Tym tutaj wektorem można sobie modyfikować siłę tych tutaj poszczególnych kolorów gradientu. No i powiedzmy, niech tak to sobie na razie zostanie. Pod spodem jest cień, to jest elipsa, na początek czarna. No i znowu Ctrl-Shift-F, czyli ten dialog, gdzie są gradienty. Tym razem to był gradient liniowy, teraz weźmiemy gradient koncentryczny. Tylko że on jest trochę, on powinien być taki delikatniejszy, powiedzmy przepuszczalność na 20 niech ma. No i widzimy, że powstał podobny obiekt. Teraz, żeby utworzyć taki obiekt, kolor damy w środku czerwony, tutaj nieprzypuszczalność niech jest maksymalna. Jeszcze kontur damy sobie taki, znaczy nie, na razie kontur będzie można włączyć. Znowu Ctrl-Shift-F i tutaj chcemy gradient, stopniowy gradient. Tutaj był kolor czerwony, później żółty, później znowu czerwony. Tak. Czyli w tej chwili, jeżeli włączę gradient dla wypełnienia, to będzie od czerwonego do czerwonego przezroczystego. I można sobie gradient edytować. Tutaj widzimy, tak? Żadnego z tych punktów nie można w tej chwili usunąć, ponieważ przynajmniej dwa punkty zawsze muszą zostać. Gdyby punktów było więcej, dodajemy trochę więcej punktów. W tej chwili gradient jest budowany z 5 czy 6 punktów. Dobrze, wystarczą nam 3, czyli tak, miałby czerwony, ten ostatni niech będzie też czerwony, ale przezroczystość to jest tutaj, kanał alfa, w tej chwili jest na 0, dla tego koloru zobaczmy, alfa jest na maksymalną wartość ustawiona. Tutaj można sobie oglądać, co się będzie działo, jeżeli ja tutaj będę. No właśnie, to menu gradientów, no tak tutaj się zachowuje, nie, widać. Widać, chociaż z gradientami czasami jest, one się czasami tutaj dosyć dziwnie zachowują. Mam nadzieję, że w kolejnych wersjach to troszkę będzie lepiej działało. Czyli tak,
tutaj dajemy taką nieprzepuszczalność, tutaj też, tylko zmieniamy kolor na żółty. Czyli mamy gradient między takimi kolorami. W tym momencie mógłbym już jeden z tych tutaj punktów, to pokazywałem wcześniej, punkty można usuwać, jeżeli jest ich więcej niż dwa. I teraz kwestia jeszcze, żeby te kolory rozłożyć, to już znowu tym narzędziem, czyli powiedzmy, o niech to bardziej tam ucieka. Im dłuższy ten wektor, tym to przejście powinno być płynniejsze. No załóżmy, że takie coś. Do tego jest kontur, czyli tutaj, no i troszkę jest jeszcze prostoko na koniec zaokrąglony, czyli powstaje podobny obiekt. Także to jest, tutaj widzimy, duże filozofii nie ma. Można sobie teraz wykonać to ćwiczenie, a ja od razu przejdę do krzywych Beziera. Zaimportuję ten drugi plik. Ctrl I to jest plik importuj. Inkscape Bezier. Tak jak widzimy, będziemy za chwilę tworzyć obiekty. Na początek, tak, krzywe Beziera to można tworzyć takim narzędziem. Powstaje krzywa. A tutaj widzimy, to drugie narzędzie pokazuje, to są węzły. Te punkty się nazywa węzły, a to są prowadnice albo uchwyty. I teraz to narzędzie rysowałem tym. Ono chyba, wydaje mi się, że ono nie jest zbyt często używane przez grafików. Raczej to narzędzie, do niego skrót jest B. To jest narzędzie, które ono kontroluje. Punkty będą w tych miejscach. Ja po prostu klikam po kolei i stawiam punkty. Jeżeli chcę krzywą zamknąć, to klikam w tym pierwszym punkcie. Krzywa jest zamknięta. Znowu skrót do tego narzędzia to jest literka N tutaj. Tutaj są inne skróty podane. F2 też działa, ale generalnie ja tutaj będę często używał skrótu. I teraz to z takimi węzłami można robić. Można je sobie przesuwać. Można sobie kilka takich węzłów zaznaczyć i przesuwać na raz. Wszystkie te operacje w tym trybie trzeba być, tak? Tutaj nie mamy dostępu do węzłów, czyli N można, tak jak mówiłem, zaznaczać. Można kilka tych węzłów usunąć, te, które są aktywne, delete, i one znikną. No i przede wszystkim można tworzyć z tego krzywą, czyli albo tutaj sobie łapiemy i wyginamy krzywą, albo z tych punktów można z shiftem wyciągać węzły. Gdybyśmy chcieli uchwyty schować w środku węzła, to z kontrolem trzeba tutaj klikać. Powstanie nam znowu wielokąt już bez krzywych. Teraz tak, jeżeli oczywiście ten obiekt można mu nadać wypełnienie. Widać, że to jest taki obiekt, no tak jak powiedzmy zwykły prostokąt schowuje, czyli ma wypełnienie i ma jakiś tam kontur. Ale możemy zrobić coś takiego, narysować. Nie chcemy zamkniętej krzywej, chcemy już skończyć, to Enter trzeba kliknąć i powstaje nam taki obiekt. Wypełnieniem, gdybym teraz włączył temu obiektowi wypełnienie, to by było jego wypełnienie. I do tego sobie włączymy kontur grubszy. Czyli taki obiekt. Widać, że on nie jest zamknięty. Żeby go zamknąć, to trzeba te dwa ostatnie węzły zaznaczyć. I tutaj jest. Albo to zamykamy w jednym punkcie, albo zamykamy. Po prostu dorysowujemy linię między. To trzeba zaznaczyć węzły. Dorysowujemy linię i jest obiekt zamknięty. Żeby taki obiekt otworzyć, też czasami potrzeba, no tutaj też jest w podobny sposób. I tylko takie otwarcie może być jedno. Tutaj z drugiej strony nie można już otworzyć, tylko w jednym miejscu. Dobrze, jeszcze się zastanowię coś tutaj na temat krzywych bez jedna. No powiedzmy, chciałbym, tutaj utworzę nową sobie krzywą. Enter, czyli ją zakończę. No trochę ona niech będzie grubsza.
I teraz chciałbym kontynuować rysowanie krzywej. Klikam sobie literkę B, czyli widzimy tutaj, które się włącza narzędzie. To jest często używany skrót B. I w tym momencie rysowałbym nową krzywą, ale jeżeli ja biorę narzędzie, ten obiekt musi być wpierw aktywny. Teraz sobie klikam B, czy też tutaj klikam. I klikam w tym punkcie i w tym momencie doczepiłem się do starej krzywej. Enterem mogę zakończyć i widać, że jest to jeden obiekt. I teraz tak, jeszcze tutaj te przyciski są potrzebne. Jeżeli powiedzmy wyginam krzywą, to chodzi o ten punkt i o te ramiona, prowadnice. One się mogą niezależnie wyginać, albo mogą się wyginać, będą leżały na jednej linii, ale można zmieniać ich długość niezależnie. A ten tryb to jest taki, że nie dość, że w jednej linii to jeszcze taka sama długość zawsze. To służy temu, że po prostu, że takie krzywe w tym trybie są najbardziej gładkie. Ta krzywa po prostu daje gwarancję, że ona będzie gładka. W tym trybie ta krzywa, no już nie, ona może nie być gładka. Tutaj może się przeginać w jakiś taki sposób dosyć ostry. No i to trzeba tutaj w zależności od potrzeb. Wszystkie z tych trybów w zasadzie no, są wykorzystywane. To teraz przejdźmy może do ćwiczeń. Najpierw ten tutaj rządek. Są tutaj zaznaczone punkty, w których należy stawiać, w których należy klikać, czyli zaczynamy B i rysujemy krzywą. W tych punktach jak się będzie klikało, to na pewno wszystko będzie OK. I trzeba trafić w ten pierwszy punkt. Dobrze, powstał pierwszy obiekt. Powiedzmy, może on być, można go tam jakoś sobie zaznaczyć, że to jest ten obiekt. No i pokażę, ja tylko wybrane obiekty pokażę. Oczywiście z kontrolem mogę rysować, żeby te linie były proste, tak? Poziomo, gdybym chciał. Tutaj z kontrolem to mi wyjdzie. Tak, i teraz znowu wyzwy, czyli skrót jest N, to jest to narzędzie. I tutaj sobie wyciągamy i dopasowujemy krzywą. Jak jest obiekt dobry, to można na bok, dobrze. Ten obiekt, ciach, i tutaj można wyciągnąć. No i tutaj wiadomo chyba, to sobie po kolei trzeba przećwiczyć. Teraz tak, pokażę, tutaj jest jeszcze kilka takich już bardziej skomplikowanych obiektów. Pokażę taką jeszcze inną technikę do rysowania krzywych, ale ona wymaga trochę większego doświadczenia. Do tej pory pokazywałem tak, że klika się i puszczam klawisz myszy, po prostu klikam. Wtedy rysuje się wielokąt, a na końcu bierzemy się za wyginanie tego wielokąta. Można rysować w taki sposób. Krzywa Beziera i teraz klikam. Tutaj klikam i trzymam. To krzywa się od razu wygina. Idę tutaj, wciśnięta jest cały czas mysz. Tutaj znowu jest wciśnięta. No trudno to jest nawet opisać, co ja w tej chwili robię. Po prostu raz zwalniam klawisz myszy, raz nie, ale chciałem tylko pokazać, że w ten sposób można dużo szybciej rysować. Z tym, że mówię, to wymaga trochę większej praktyki. Widać, że w ten sposób można dosyć szybko obiekt obrysować. Tak, i powstaje gotowy obiekt. No i to tyle chyba. Teraz należałoby to ćwiczenie wykonać. Także to jest tyle na temat krzywych Beziera.